Do cesarza. Po pierwsze, jak się wrażenie po konferencji prasowej, bo dużo się działo. Wierzcie mi, że ja naprawdę nie szukam tego typu emocji. Ja przychodzę na konferencję jako cesarz, no ale później muszę tu robić porządek z tym, z tymi chłopami pańszczyźnianymi, no i półgłówkami, bo ja nie mam wątpliwości, że ten bomba, trąba, czy jak tam na niego wołają, on tylko tak kit opowiada ludziom, że on kilka tygodni temu wyskoczył z pudła. Ja jestem przekonany, że on spierdolił z psychiatryka i nie wziął leków i to jest efekt, jaki później widzimy, no. Nie rozumie słów, które gada, bo później ktoś mówi, no dlaczego ja się odpalam. No ale jeżeli on używa słów obelżywych, których po prostu nie rozumie wagi tych słów, no to ludzie, no to nie dziwcie się, no to trzeba ważyć słowa. Przecież to nie ja pierwszy kogoś obrażam. No słuchajcie uważnie, co ja mówię i ja nikogo nie obrażam pierwszy, no. Skrzyło nie tylko między tobą a bombą, ale też chyba taka najmocniejsza akcja to atak Denisa Zaleńskiego na Daniela Omelianczuka, absolutną legendę MMA. Jak ty w ogóle do tego podchodzisz? Wiesz co, nie chcę tego komentować, bo ja tego w ogóle nie widziałem, bo to był chyba, który to był panel? Drugi. Ja wtedy byłem, już szykowałem się do swojego, także nie chciałbym komentować czegoś, czego nie widziałem. What about Jay Silva? O, to jest ten następny gagatek. To jest następny gagatek, który mi tutaj próbuje zajść za skórę, ale ja ich wszystkich rozumiem. Musicie wiedzieć, że cesarz jest tylko jeden i każdy chce walki z cesarzem. No każdy szuka parę groszy, każdy szuka rozpoznawalności, każdy się chce w tym świecie tutaj rozgościć. A co zrobić najlepiej? No po prostu zaatakować tego, kto jest najwyżej, cesarza polskich freakfightów. Ale zobacz, masz już ze dwie walki do przodu zaprogramowane, co? Człowieku, ja walki to mam do 50 zaprogramowane, a nie dwie następne. Dwie następne to na następnej konferencji. Który następny? Dawać ich po kolei, będziemy ich lać wszystkich. No, na teraz mnie czeka trudne zadanie, bo z Fonfarą to nie będzie łatwe zadanie. Natomiast tutaj jest trener, który może powiedzieć o naszych przygotowaniach, bo bardzo dużo mi Jacek pomógł, Grumniak i dzisiaj mieliśmy ostatni taki trudny trening. Musiał Jacek jakby no wziąć na siebie bycie Andrzejem Fonfarą, a no, płaszczyzna taki jak kopnięcia czy parter, to nie jest łatwa sprawa. Więc myślę, że w tych dwóch płaszczyznach to ja będę dominował. Ale tutaj myślę, że więcej trener na ten temat może powiedzieć. Mówisz o tym, że każdy chce walczyć z cesarzem, każdy chce tego rozgłosu. Andrzej Fonfara chyba rozgłosu nie potrzebuje. Zgadzasz się z tym, że on ma zdecydowanie więcej do stracenia w trakcie tej walki? Oczywiście, że tak. Natomiast ja się cieszę, że on tutaj dzisiaj w którymś wywiadzie przyznał, że on faktycznie to on zaczął. I to jest dla mnie bardzo ważne, bo to nie ja zacząłem ten cały konflikt, to nie ja jego wywołałem do tablicy, tylko to on wywołał mnie. I liczyłem na to, że jak przyleci, być może przeprosi mnie za te słowa i stoczymy taki stuprocentowo sportowy pojedynek. Zachowuje się sportowo, ale nie przeprosi. No więc po te przeprosiny sobie pójdę w sobotę sam.